Spocznij i lecimy z tematem. Chyba polecimy z tematem, poczekaj. Czekamy chwileczkę, ruszymy sobie trochę. Nie wkładaj paluszków tak do buzi. Po co wkładasz paluszki do buzi? Już tutaj ktoś się nam zjawia, czy nie? Witam, witam. Ambasador, nie wiem, może coś u mnie, wiesz? Ja mam, może coś u mnie. Za każdym razem pierwszego mi wywala. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo jak wywali jeszcze raz, to muszę tu coś popatrzeć i... Witamy ponownie, witam. Dobra, coś tu u mnie musi się dziać, słuchajcie. Nie wiem co, czy ten internet, ostatnio widzimy, że coś zwalnia, no ale ja sprawdzałem, to tam było 350 na 50 niecałe. No to kurde, no to nie powinno wywalać streama. No zobaczymy. Siemanko Silver Dragon, czekajcie, ja tutaj... Zrobię pauzę i przywitam się jeszcze. Silver Dragon, witam. Sienek, koniki tutaj wystawia. Maciek Chmielewski, Hubert, Michał, poczekaj synku, zauważyłem kiedy wywala ambasador i jest mój wyczekiwany gabaryci, Konrad jest, tylko coś już jest, Przemek Flaszyński, siema prezes, pozdrawiam bardzo serdecznie, coś wywaliło, no to jest jakiś podnośnik, wiesz? I coś wywaliło pierwszego streama. Już któryś raz mi pierwszego streama wywala. W pierwszych minutach. Zobaczymy. Kurde blady, zobacz. Hamuję i wyjeżdżam na środek. Jak tu dzisiaj nie będzie wypadku... Bo jak wyjeżdżasz... Tak? To on zatrzymuje. No on zatrzymuje, ale jak ja nie zdążę zahamować, to on we mnie walnie. Także pierwszego streama mi wywala. Już któryś raz. Jak odpalam pierwszy raz streama... To mi po paru minutach się czerwone OBS robi i wywala, a jak drugiego już odpalam, to wtedy mi zostaje. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale dobra. O, dzięki za suba, już subki wpadają, bardzo fajnie. Cześć ponownie, Adrian, a to proste, trzeba się nauczyć umiejętności, nie kupisz. Mirosław Banka, Adrian Majewski, nie wiem o co chodzi, bo nie przeczytałem, słuchajcie. Dajcie, wyłączę tego. Na razie zastopuję tego trackera. Czy ktoś wie jak zrobić, że można było cofać z podwójnymi naczepami? Oj, tego się trzeba nauczyć, właśnie, dobrze ci to piszę. Oj, Antek, dzięki. Dzięki za donate'a. Antek, 2 złote. Siema, pozdrowisz. Dzięki mistrzu. Słuchajcie, ja kiedyś oglądałem taki poradnik na YouTube w Stanach, jak wygląda nauka teoretyczna, jak gościu tłumaczył, jak właśnie cofać z takim podwójnym, długim zestawem. Zobacz, widziałeś jak mi się wcisnął? Tak naprawdę to ja trochę wymusiłem, ale... No i gościu tak bardzo konkretnie to tłumaczył, że myślę, jak to przełożyć to na praktykę, to wcale nie jest takie trudne, tylko jak to mówią, praktyka czyni mistrza. Mirek, jak tam u ciebie? A u mnie w porządku, wiesz, niedługo do Polski się wybieram, także bardzo fajnie. Ostatni tydzień, ostatnie 4 dni pracy przede mną, środa, czwartek, piątek. Czemu ja tutaj jadę? Tu nie ma linii i ja już jadę, zobacz, prawej strony się trzymam. Jak szczur teraz będę się trzymał, cały czas krawężnika i ściany. Co, chcesz iść? Tak. A no to czekaj, to ja cię puszczam już. To leć sobie. Hejoszka, widzę, że gdzieś w podwójnej. YouTube'owy jest tak czasami, ale on się chwilę i się znudzi i idzie. Chłop małorolny, co po nocach w tartaku dorabia, a w niedzielę po sumie za fajerą siada. Cześć, miłego południa. Mietek, cześć, dzięki bardzo. Trzyczęściowa naczepa, nie cofniesz. Jacek Śliwa, Siemka. Nie, Jacek, mi chodzi o tego dubla takiego. 2.
Kamil XD, witam. Siema, Dawid Kazimierski, szerokości, spokojnie dzieli. Z komórki, bo praca na U24 w robocie. Tylko mi tak nie. Znowuż ambasador tnie? No co ty gadasz, że tnie? No chyba się popłaczę zaraz, jak tu będzie, jak będzie wywalać streama. Na razie jeszcze OBS jest na zielono, wszystko się dzieje. Ale tnie jak cholipcia, kurde blade, no co jest grane? Ajajajajaj. Słuchajcie, chwilę poczekamy, jak będzie tak mocno cięło, no to niestety będę musiał zakończyć. Siemanko Piotrek, będę musiał zakończyć, jak tak mocno będzie cięło, no bo coś ewidentnie nie działa. Nie wiem, internet, komputer, nie wiem co, nie mam bladego pojęcia już. Niestety tnie, kurde, no co ja na to poradzę, powiedzcie. No nie, no takie przycinki nie mogą być, tak, ja już widzę, że to tnie, to już grubo jest. To przez tą przeprowadzkę do kuchni. Lucius, być może będę musiał kupić kabel dłuższy, żeby się podłączać na ten czas streama, bo tak to wszystko chodzi, śmiga. Ale moja żona nawet mówi, że coś ostatnio internet, bo czasami się długo strony ładują. No chwilę zobaczymy, chwilę. Skąd wziąć moda na tą zimę? Masz w opisie streama. Dzięki za suba. No chwilę pogram, bo nie wiem, co dzisiaj mam zrobić, a grę klatkuję, a nie film. No nie, u mnie gra chodzi płynnie, no. Konrad, wiesz, to tak nie działa, jakby grę ciało, no to ja bym widział, to po prostu przez OBS jakoś, nie wiem, albo ciężko idzie, nie wiem, o co chodzi. Siemano Bartulo, tutaj widzę. Sprawdź, czy nie masz żyły wodnej pod kąpem. Żyły wodnej nie mam chyba pod kąpem, żyły wodnej. Uj, ole. Hamuluj. A to jest tylko hamowanie wydłużone, on nie wpada w poślizg, zobaczcie. Poczekajcie, wejdziemy w mapę, przez chwilę nie będzie cięło wtedy. Siemka, w mojej firmie takie ładunki to codzienność. A, Silver Woman, witam Ciebie. Powiedz mi, jak masz bitrate ustawiony? Michał Ziębiński, bitrate ja mam ustawiony, zmniejszyłem, bo z bomblem żeśmy działali. I bitrate mam ustawiony chyba teraz na... Nie pamiętam nawet. Teraz nie mogę tego zobaczyć, ale chyba na 4,5. Dałem łapkę i dam subskrybować. Subskrypcję, poprawia się. No poprawia się, bo mapa jest. 1335 km. Zobaczymy, co się... Nie poprawia się. Widzę, że coś cały czas słabo jest. Zobaczymy chwileczkę i zobaczymy. To zmień na 2,5, Michał. Teraz, Michał, nie mogę nawet zmienić, bo jak wyłączę streama, to mi się całkowicie stream wyłączy. Bo dragoni o 18 konwoik robią, Jacek Śliwa. Wy mi się tu znowu reklamujecie. Co to jest? KPR, no... Pierw tą podstawkę Frosty Winter instalujesz. Potem jak chcesz ten Hard Winter chyba, to jest tam, że więcej śniegu na drogach. Potem masz mod na oszronione opony. Potem masz mod jeszcze na fizykę jazdy, że wydłuża się hamowanie. A wtedy jeszcze nie wiem, co tam masz. Jeszcze coś tam masz, jakąś mgłę czy coś, jakieś oświetlenie, nie wiem, o co tam chodzi. Trochę tego tam jest do zainstalowania, ale... No mówię, gry mi nie przycina absolutnie, to już jak jeżeli coś, to tylko przez streama. Lubisz jeździć z gabaretem, czy wolisz normalne? Wolę normalne naczepy. Z gabaretem to tak... Nie lubię, znaczy nie, że nie lubię, ale po co się męczyć, jak można z normalną naczepką, już człowiek się tyle przyzwyczaił. Jacek się, szósty punkt regulaminu. No, tak już któryś raz. Patronal DJ, siemano, poprawiło się. Poprawiło się, mówisz? Czekaj, zobaczę zaraz.
No zobaczymy, czy się poprawiło, bo kurde, jeżeli to są jakieś spadki neta, to... No to będę musiał jeszcze ten bitrate zmienić. Lepiej jest, no mam nadzieję, że będzie lepiej, kurde, bo już nie chce mi się, wiecie. Ja wam powiem, ja z tym OBS-em, co się nawalczyłem swego czasu, co te ustawienia i w internecie szukałem, nawet swego czasu jakieś obliczenia znalazłem, prędkość internetu, coś tam, a tam, gdzie ta prędkość internetu była obliczana, to gościu nie miał uwzględnione tego, że YouTube nie przyjmuje więcej niż tam, nie pamiętam ile było, to ja z Bąblem ostatnio gadałem. W 50 calach obraz żyleta, Jacek Śliwa. No i cieszę się, Jacek, ale ja widzę, że na OBS-ie trochę ścina, kurde blady. Powiem wam, że jak ja miałem tam na kablu podłączone, to nie było żadnych problemów. Przez bardzo długi czas nie było żadnych problemów. Czasami OBS wywalił, czasami. Także ja myślę, że ja po prostu będę musiał kupić sobie taki kabel długi i sobie od routera na czas streama na przykład internet bezpośrednio kablem podpinać. Te anteny to jest dobry patent, niby ta prędkość internetu jest, ale no... jakieś zakłócenia może gdzieś, coś po drodze, nie wiem. Szkoda, że farmy u ciebie nie było. Bartulo, będzie farma. Bartulo, w wielkim świecie, Wojciech Kuczyk. W wielkim świecie to ludzie po czerwonych dywanach chodzą, chłopie, to nie u mnie. W wielkim świecie. Z kabla internet było... Tak, byłoby lepiej. I było lepiej. Lucius, był lepiej. Tylko ja, no wiesz... Ja tak na dobrą sprawę te anteny do kompa to kupiłem sobie tylko po to, żeby słuchawki bezprzewodowe podłączyć, ale i tak nie dało rady na przykład dwóch naraz podłączyć zestawów słuchawek. Próbowałem, są tam jakieś rozwiązania, ale one u mnie nie chcą działać. Natomiast, no wiesz, no jeżeli już mam te anteny, no to ten internet jest tu bezpośrednio, się łączy przez Wi-Fi. No ale widocznie, no to nie za każdym razem chce działać tak, jak powinno. I czasami po prostu, o, tak jak dzisiaj, no widzicie, pierwszy stream wywaliło, drugi stream zaczął ciąć, teraz się trochę uspokoiło, ale to nadal nie jest to. Ja spróbuję zmniejszyć ten bitrate. Tylko mówię, żeby zmniejszyć bitrate, to trzeba potem zrestartować OBS-a, już teraz nie będę się tym bawił. Ale tak to jest właśnie, jak się nie ma typowo miejsca, na przykład gdzie stoi sprzęt podłączony bezpośrednio do kompa. To jest właśnie minus. Dlatego ja się też tak nosiłem, zastanawiałem się właśnie, czy to będzie dobry pomysł, ale z drugiej strony jedyne wyjście póki co, żeby jakieś streamy były, było jedyne wyjście, żeby można było streamować, w sensie, żebym taki miał jakiś swój, że tak powiem, kąt do tego streamowania. Bo to nie ma co się ukrywać, to jest naprawdę ułatwienie. Nie przeszkadzamy sobie aż tak, że tak powiem. Ja, mojej rodzinie i moja rodzina mi nie przeszkadzamy, w sensie, w streamowaniu. Dobra. Słuchajcie, ale no fajnie to wygląda. Z rusmapą trochę poległem, to wam powiem. Przy Wi-Fi nawet grubsza ściana i jaja są z netem. Kurde, ale tu właśnie nie mam żadnej grubszej ściany, o to chodzi, wiesz. Ale dobra, to już nieważne, będę ogarniał... O, może jak w Polsce będę, to sobie kupię kabel, kurde, do neta. Wiadomo, taki zwykły kabel będzie lepszy niż ten bezprzewód, jak to się mówi. Czekajcie, zobaczę, co tu piszecie. 30 kłód zanieść, Zeus, witam, dzień dobry, gdzie dziś lecimy, Matik Kubiak, masz na miniaturce nawet, tam było do, jedziemy na Finlandię na dół, Pigu, same problemy z tym komputerem, Pegasusa pan se kup, z komputerem ja nie mam żadnych problemów. Marcin Zięba, witam, Wiciu, siema, kabel 10 zł, Jacek Śliwa, no... Kabel 10 zł, a kurde, powiem ci, te anteny to trochę kosztowały. Pokaż zestaw Dudy 74. A proszę cię bardzo, takim zestawem się dzisiaj poruszamy. To jest Volvo od RTA, jakby się kto pytał. Link do RTA macie w opisie. To Volvo było przez chwilę nieaktualizowane, ale teraz wszystkie ciężarówki już są praktycznie zaktualizowane. Od 1.39. Jedyne, do czego się można przyczepić, to do dźwięków silnika. Kiedy VS, Wiciu? VS raczej nie będzie, bo
żadne VS-ki się do mnie nie zgłaszają, a te, które się zgłaszają, no to umówmy się, no. Ja nie będę pokazywał VS-ek, które są miesiąc i za tydzień nie będą, albo zmienią nazwę, albo coś tam, no. To nie chodzi o to, żeby pokazać coś, co tak po prostu ktoś sobie na chwilę wymyślił i to jest, a za chwilę tego nie będzie, tylko żeby pokazywać takie VS-ki, które naprawdę trochę działają. Jaka wersja tego Volvo RTA? Najnowsza, Bartulo. Gdzie tam lecisz? Lecę do... Nawet ci mogę pokazać, gdzie lecę. Lecę do Lovisy. Lovisa, to jest Finlandia na dole. O, Volvo puchnie na 6. bieg, on sobie wrzucił. Co za rzut, a tylko 39 ton. Ja jest wersja tego Volvo RTA. Bartulo, mówię ci, że najnowsza mówiłem. Szymon Dzikowski, witam. Najnowsza wersja tego Volvo. Tam jak sobie wejdziesz na stronę RTA, to masz taką zakładkę update i tam masz wszystkie update'y na dole, jak zeskrolujesz, to wszystkie ciężarówki i naczepy, które są na zielono, to są już do wydane bądź już do wydania. Tak, dzisiaj takie skandynawskie klimaty, na dodatek zimno. Że tak powiem, tak, nie mamy zimy w realu, to chociaż w wirtualu sobie będziemy mieli. Siemano, Tracker Simulator. Spalanie tego Volvo jakie jest? Pewnie żłopie jak smog wawelski. 84 bieżące spalanie, ja. Nie, bieżące 286, a średnie 80, ja ci kręcę. Będziemy go zaraz musieli gdzieś tankować, tankiem. Także tak to dzisiaj wygląda, patrzcie, 13.13, urodziny godziny, jak to się mówi w grze, a kurde, normalnie jest szaro, ale niech sobie jest szaro. Mówię, jakbym HDR walnął, to by nam po oczach dawało. Chociaż ta korekcja barw, ale przy tym śniegu to pewnie tej korekcji barw nie trzeba, to jest tylko biały i... Dobrze, że chociaż u ciebie śnieg widać, nie to co... No, nie to co za oknem. Dzisiaj, Konrad, byliśmy tu się przejść w starym Linköping, gdzie są takie same stare domy przeniesione z tutaj z Linköping, w którymś tam, nie pamiętam, w których w 60-tych, 70-tych latach. To się nazywa już teraz Gamla Linköping i... I tam nawet mieli przywiezione, nie wiem skąd, ale mieli przywiezione dla dzieci, bo dzisiaj tam taki fest był, mieli przywiezione śnieg, usypane taką górkę ze śniegu, taką, wiecie, taką górkę, nie wiem, na dwa maluchy może. Teraz to już tam nie było dwóch maluchów, bo wiadomo, trochę tego pewnie się dzieciaki tam wygniotły, wytopiło się, ale... Nie wiem, czy to był prawdziwy śnieg skądś przywieziony, czy sztuczny z jakiejś tam... z jakiejś tam górki przywieziony, bo tam w Sztokholmie, gdzie pracowałem, to obok piekarni była taka górka, jak to się nazywało? Hammarbybacken chyba to się nazywało. To tam oni naśnieżali, to jak tylko była temperatura niższa, to zaraz w nocy armatki kilka czy kilkanaście, już teraz tam było kilkanaście armatek, zaśnieżali tą górkę i ludzie sobie tam potem jeździli, jak ten śnieg się tam sztuczny trochę zebrał. Zająłem rolnictwo precyzyjne w farmingu. No właśnie widziałem, Bartulo. Widziałem, Bartulo, i podoba mi się ten dodatek. Tylko kurde blade. Znowuż jest pytanie, Bartulo, zasadnicze. Czy to będzie działało na każdej mapie z modyfikacji? A, to jest pytanie, bo ja widziałem, to jest fajne. To jest fajne. Wprowadzili do farminga w końcu coś takiego, co... Czym się tak trochę jaramy w tym, w... Boże, w... Jaki to jest ten drugi, ten symulator? Czekajcie. Cattle and Crops. Teraz to jest Real Farmer Cattle and Crops, tak? Czy jak? Jak tam twoje zdrowie, Kamil? A moje zdrowie dobrze, dziękuję. Moje zdrowie nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Siemano, Baron. Witam, Baron. Bo ja wam powiem, trochę poległem swego czasu z Rusmapą.
bo zainstalowałem sobie RusMapę, zainstalowałem sobie jakiś tam łącznik drogowy, a potem mi tam miast nie pokazywało i ja RusMapę sobie na razie odpuściłem, ale my sobie na pewno zrobimy streama z RusMapy, jak ja ją ogarnę. Tylko ja mi tak po głowie chodzi od nowego roku jakiś. No chodzi mi od nowego roku jedna mapa po głowie, ale to zobaczymy, czy w ogóle do tego dojdzie, bo widzicie, farminga, dałem wam ankietę, wypełniliście ją. Ja wiem, że byście chcieli jakąś małą mapkę i po nowym roku będziemy może nad tym myśleć. Natomiast no w tym momencie ja też chciałbym dużo, ale nie mogę się wam zagwarantować, bo mówię, nie mam miejsca i często nie mam nawet ochoty po prostu iść streamować. Jak mi się to poukłada, to będziemy dalej myśleć, natomiast no przy ETS-ie na pewno zostajemy i przy farmieniu z ekipą też zostaniemy, no niestety wczoraj nie wyszło. Ale mówię, no takie rzeczy się będą tu na kanale zdarzały, że no po prostu czasami coś będzie zaplanowane i to zostanie odwołane, no bo tak już jest niestety. Life is brutal, full zasadzka, jak to mówią. Ja mam 4G, ustawienia LTE, bo jak dałem 5G, to już był problem z internetem. Przez ściany i wszelakie budynki. Działa w 100%, to precyzyjnie rolnik na mapie z modów. O, Emilord, ale pięknie ta zima wygląda, nie to co zima w multiplayer. No ale wiesz, no... Max Games, siemanko, Brian GSPL, siemanko. No ale wiesz, no tam w multiku oni też nie mogą walnąć nie wiadomo jakiej zimy, bo to też musi... To musi być stabilne, nie? Jakby tam walnęli ci nie wiadomo jakie modyfikacje na tą zimę, no to... No umówmy się, na niektórych kompach to by nie chodziło. Chociaż możesz to wyłączyć, nie? Ale... Ważne, że coś jest. Mi się ten śnieg na multi nie podoba, bo on tak tam taki latający, trochę jak w tym. Trochę on tak lata jak w Fernbus Coach Simulator. Ten śnieg na multi, tak, takie kuleczki po prostu sobie tam latają, nie? A tu jest przynajmniej fajnie podmienione, bo jak zamiast padać deszcz, to pada śnieg i tak na szybach się osadza. Także ja tam nie narzekam na multi, zresztą na multi bardzo mało jeżdżę. A jak jeżdżę, to jeżdżę tam. Nawet nie wiem, czy ja to mam tu zimę włączoną, czy nie, będę musiał... W przyszłym tygodniu będziemy multi jechali, to już wiecie. Tydzień temu już żeśmy się umawiali, tutaj jeden z widzów zaczął temat i po prostu w przyszłym tygodniu zrobimy sobie taki konwój przedświąteczny w sobotę, myślę, ale tak jak mówiłem, nie w jakichś późnych godzinach, to teraz na Facebooku opublikuję, tylko uzgodnię sobie tutaj godzinę i będziemy w przyszłym tygodniu jechać konwój, słuchajcie, w ETS-ie. W ETS-ie, nie w ATS-ie, tylko w ETS-ie, w Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator 2. Jakby ktoś wolał. Także będziemy jechać w ETS-ie tutaj konwój. Chciałem powiedzieć firmowy, nie, taki konwój tutaj mój z widzami. Będziemy jechać z ziomkami z kanału i nie tylko, może nowe ziomki przyjdą na kanał. Także będziemy sobie jechać jakąś trasę, tylko ja szybciej tą trasę, już w środę ta trasa będzie ustalona, także będzie jedna trasa do przejechania, wszyscy sobie będą mogli ją ustawić, że na streamie to po prostu tylko wpadamy i jedziemy, nie będzie, a poczekajcie na mnie, a ja dojadę, nie wiem, dojadę powiedzmy do Warszawy, ja dojadę, zaraz będę, jestem w Murmańsku, ej, poczekajcie chwileczkę, idźcie sobie kawę zrobić, także nie, będzie to zaplanowane, skąd, dokąd, w jakim malowaniu, z czym, jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł się fajnie dostosować do tej całej trasy. Uj, jakby go tak trochę zarzuciło. Bo wiem, że wielu z was by chciało taki konwój. I w sumie mi też będzie bardzo miło, bo każdy konwój, który był już od dosyć dawna, no był ogarnięty fajnie. Ekipa całkiem fajna przychodziła, nie było żadnych ściem tutaj. To mam nadzieję, że internet znowuż nie zacznie mi szaleć. No ale to zobaczymy. Od
odpalę najpierw streama takiego próbnego, nie będziemy jechać, a potem jak wywali, to odpalę tego drugiego prawidłowego, słuchajcie. Co tu jest, co tu piszecie? Ale też piękne. A będzie może niebawem SnowRunner z nowych map? Emilord, nie dam rady w tygodniu raczej. Silver Dragon, to jest ta sama zima co i tu, tylko opad inaczej wygląda. Mogę ci podesłać Rusmo, bo mi działa bez problemu. Nie ma Polanda, Bartulo. Nie ma Polanda, no ja mam Polando. No, ja mam Polanda. Eurocom, siema, Filip Stanko, na Rusmapie jedziesz. Nie, Filip, ja jadę na tym. Jadę na Promodzie. Mam tylko Promoda tutaj i Polanda. Tu nie mam Rusmapy. A Murmańsk już jest w tym, na zwykłej mapie. To już nie trzeba. Ale patrzcie, jakie powyginane tutaj te drogi. Ej! Ty, one takie były? Gdzie to dokładnie tu jest? Teraz musimy ogarnąć, gdzie ja tu jestem. Skandalakszy na Rowaniemi. Oh yeah! Dzięki za suba. Dzięki za suba, bardzo serdecznie. Miłosz Tracker, siemanko. Euro coś dał, suba. Nie, Filip Stankę. Śnieg jest dlatego, że ja mam mod od... Jezu, zawsze zapomnę nazwę. Grimsa? Heavy Winter Weather Mod, tak. Kiedyś miałem weather, to mi jeden kolega zwrócił uwagę. Weather, Daniel, weather. Także mam tutaj nie dość, że na zimę mod, to jeszcze na więcej śniegu mod, to jeszcze na fizykę mod i jeszcze na oszalenione opony mod. Słuchajcie, muszę hamulować już szybciej. Patrzcie, co tu się dzieje. Siema, misiaczki. Ej. Wystarczy przycisnąć tu, czy jeszcze bliżej trzeba podjechać? O! No co się nie chce otworzyć, szlaban? O! Proszę pokazać paszport. Ja nie mam paszportu. Eurocom, no ja wiem, że ty mnie już oglądasz trochę, bo trochę tu przychodzisz, fajnie. A ty mnie nie subowałeś, oj. No to dobrze, że dzisiaj to nadrobiłeś. Kiedyś był mod na łańcuchy, jak jeździłem. Tak, był mod, tak, ja wiem, że był taki mod. Silent Bob, siemanko. Ale widzisz, Eurocom, tak samo było kiedyś z Bomblem. Bombel mnie oglądał przez długi czas i się śmiał, że mnie... podglądywał, rozpracowywał mnie, a dopiero po jakimś czasie dał mi suba, słuchaj. Siema Iceman, pokaż paszport Polsatu, tak? Eurocom jest. No to Bombel też przez długi czas mnie oglądał i na przykład w ogóle mnie nie subował, kurde. A jest sporo wyświetleń filmów bez subskrypcji, bo to widać w statystykach, tylko... Tu był stop, a ja pojechał, panie diable. Czy my tu przejedziemy? Czekajcie, bo tu jest jakaś lipa zrobiona. Stój tam z tyłu. Tu jest jakaś lipa była zrobiona, że tutaj te samochody nie jadą w ogóle, my tu musimy przejechać. Basie i Piotrek. Przepraszam, się powtarza, ale Grzesiek Topik pomagał z Rusmapą, to może... Nie, Grzesiek już mi wysyłał wszystko, tylko ja nie zdążyłem tego pobrać. Kamera zero i pojechali. Nie. Nie ma takiej opcji na razie, Krzysiek. Na grubość lakieru poszedłeś. No poszedłem na grubość lakieru, a co tam? Grzesiek mi już podesłał i ten łącznik ja już ściągnąłem porządny. Starczy? A teraz. Grzesiek już mi podesłał i ja jeszcze tylko muszę chyba Rusmapę ściągnąć. Jeszcze raz sobie ściągnę. Grałeś w ETS Eurocom?
kurde, fajnie się gra. ETS-ik, elegancka gierka. Patrzcie, wszędzie te ładyni wyzielone, nie? O, mówię wam, do tych dźwięków od RTA to się nie mogę za cholipkę przyzwyczaić, nie? Jesteśmy na Finlandii, słuchajcie. Teraz tam jest przejazd dla ciężkich krówków. A, nie uderzyłem w szlaban, ale było blisko. Jakier nie mam, ale na padzie gram. Też dobrze. Volvo brzmi jak Kras Silver Dragon. I wjechałem na znienawidzoną Anglię. Iceman, dziękuję bardzo. Oj, jedziemy. Dzięki Iceman za donata. Czy on brzmi jak Kras? No na pewno brzmi jak jakaś taka ciężarówka, taka, wiesz. Bo to jak Volvo żadne nie brzmi, nie wiem, ale to Volvo w ogóle nie brzmi jak Volvo, ale no dobra, nie? ETS odstawiony na bok. ATS, Krzysiek Wielu teraz ATS wciągnął. Jak oszukiwać chcą, nie ma, gramy realnie, za chwilę Daniel pauza 40 i będziemy siedzieć bezczynnie, tak. Także Eurocom na padzie, mój kumpel grał na padzie, jak w Sztokholmie, żeśmy tam razem pracowali, to on grał na padzie i mówi, że całkiem spoko mu się gra. Ale wiesz, nic, tak naprawdę nic nie zastąpi kiery. Moim zdaniem nic nie zastąpi kiery. Ja grałem i na klawiaturze i potem się przestawiłem szybko na sterowanie myszką, że myszką sobie przesuwałem tak jak kierownicą, wiesz. To już było takie bardziej fajne, bo większa kontrola nad tą kierownicą była. No natomiast gorzej, jak już człowiek taki zmęczony siedziałeś tam ręką obsła, no to było au, nie? Ale kierownica, powiem ci, to jest kierownica, to jest jednak... Mówię, jak ja w tą G27 kupiłem, no to przecież ja nie mogłem... Ja prawie nie spałem przecież na początku, to był jakiś w ogóle zajob. Patrzcie, ja hamuję, a on jedzie... Ja hamuję, a on jedzie prosto, zaraz będę tu gdzieś leżał. Siema Kubik, mieszane gatunki muzyczne. Jezu, co wy takie niki macie, nazwy swoich kanałów, takie długie czy coś? Pozdrowienia od Transgloba, dzięki Iceman. Też pozdrawiam was, chłopaki, może w końcu kiedyś mi się uda do was wpaść. Tak, Sienek, mam fizykę w tej zimie, ale to jest fizyka tylko na, wiesz, wydłużone hamowanie. To nie jest tam w poślizg czy coś. Bo tak, zobacz, on od razu reaguje, o, jak ja skręcam. Tylko jak hamuję po prostu... To jest coś na zasadzie siły hamowania zmniejszonej po prostu. Fizykę na zimę gdzieś jeszcze mam i na pewno by działała, myślę, bo fizyki oni tu nie zmieniali. Fizykę na zimę to ma, słuchajcie, goba. Jak ktoś by przejechał trasę z fizyką od goby, nic, synku, ja do ciebie nic nie mówię. Nie. Jakby ktoś przejechał z fizyką od goby jedną trasę bez żadnego uszkodzenia auta, to by był dla mnie naprawdę mistrzem ETS-a. My chyba z 6 lat graliśmy na klawiaturze, dopiero w tym roku kupiliśmy kierownicę, Basia i Piotrek. O, a jaką żeście kupili? Siema Flizu, Channel, ja gram na klawiaturze. Można grać, tylko mówię, lepiej się myszką steruje. Taki długi nick kanału, bo to pod muzę jest kanał, no okej. Okay. Channel, od 7 lat, Eurocom, a tą piękną Renatę też masz od RTA? Tak, mam wszystkie od RTA. Ile kilometrów ty nocą robiłeś? Bartulo, to nie szło bardziej w kilometry, ale no trochę się wtedy jeździło, ale to się nie jeździło w ten sposób, żeby dużo kilometrów. Ja zawsze byłem przeciwnikiem tabelek rywalizacji na kilometry w firmie. Mnie to zawsze śmieszyło w firmach wirtualnych. Bo ja wolałem jeździć i na sam koniec, żeby po prostu ten, który rozlicza kilometry, żeby po prostu wtedy wpisał, kto ile kilometrów. I wtedy widać, kto ile jeździł. A takie na bieżąco patrzenie w te kilometry, słuchajcie, tu stop był, a ja tutaj poleciałem jak Andzia w porzeczki. Na bieżąco patrzenie w te tabelki, oj, ten mnie wyprzedził, teraz ja przycisnę, teraz to, albo nierozliczanie się, nie? To teraz są takie systemy, o, jak ma PMK,
czy na trackbook chociaż, to widzicie, gdzie kto jest, nie? Czy on już dojechał, czy nie. Ale niektórzy się, pamiętam, nie rozliczali, brali kolejne rozpiski tam po kryjomu, nie? Żeby więcej kilometrów. No dla mnie to takie śmieszne było. Albo wyłączali sobie, wiecie, wyłączali sobie wszystkie uszkodzenia, albo przyczepność na maksa ustawiali, naczepy i ciągnika i jeździli po, wiecie, 100 km na godzinę, albo 120 w zakrętach. No ja nie lubiłem aż tego. Nigdy nie przekroczyłem miesięcznie 100 tysięcy kilometrów. Śmieszne dla niektórych, ale trasa na 3 km, Iceman. To ma być wyzwanie? Mirosław Baka. Jakie wyzwanie, Mirek? Jakie wyzwanie, Mirosław, ma być? A, dobra, z Gobą. Mirek, poczekaj. Jeżeli ja będę miał kiedyś mapę Goby, to ja ci ten link do fizyki podeślę. Taką mało znaną, na razie nas nie stać na coś lepszego. Ale Basia i Piotrek, to się liczy, że kierownica. Nie musi być jakaś super znana. Patryk, siemaneczko, synu. Ja też tak robię, nie patrzę na tabelki. Dokładnie, Bartulo. Masz własną firmę? Nie, ja jeżdżę u Stencla. Ja jeżdżę u Krzycho.pl. On ma swój kanał też, Krzycho.pl. Znajdziesz go na YouTube, znajdziesz go u mnie w polecanych kanałach. Także ja sobie jeżdżę w MTD Stencel. W tym miesiącu kolejny rekord pobije chyba z 5000 km. To będzie masakra po prostu. Ale powiem wam szczerze, że nie chce mi się tą Renatą jeździć, nie? Żeby była możliwość przesiadnięcia się na inną ciężarówkę, to bym się przesiadł normalnie na ten czas, dopóki dźwięki nie wyjdą, bo normalnie się nie chce jeździć. Nie chce się jeździć. Ta Renata tak brzmi, że normalnie... Ja jeżdżę w Eurologistic. O, Witek 943. Nie wiem, czy się z tobą witałem. Witam cię, Witek. O, 931 kilo. Nie oślepiaj tutaj pana z DAFA. Rywalizacja jest fajna, jak jest zdrowa, bo jak jest... O, tak jak teraz my na trackbooku mamy, nie? Ja sobie wchodzę i też widzę, ile tam kto ma w danym momencie kilometrów już po rozliczeniu jakimś tam, nie? Ale mówię, no to ogólnie jest takie... W każdej firmie, w której ja byłem, nieważne jaka by to była, czy to była jakaś zewnętrzna, czy byłem w tak zwanej naszej założonej, to... Prędzej czy później te tabelki... coś psuły, bo zaczynała się jakaś chora rywalizacja robić i... Gajcie, patrzę, liczy się dobra zabawa, a czy się przejechało 10 czy 20, to nie ma znaczenia. Dokładnie. Gatunki, jego zasubowałem, tego Krzycho.pl. On też live robi? Nie, on filmy wrzuca, Kubik. Eurocom. Mi się wydaje, że Renata warczący kundel plus punto, tak dokładnie, Eurocom. Ja mam kierownicę Q-Smart Rally, gdzie pasuje do 6 urządzeń, ma przełącznik 500 zł. O proszę, Zeus, widzisz, za 5 stówek można mieć kierownicę fajną też, nową. Ale przełącznik 200 coś na 900 stopni, to ciekawe takie. No i o 200 coś tam na ścigałki, nie? By nie trzeba było maklać tym kołem, nie wiadomo jak. A mówię, no moja G27 już ma chyba z... Na pewno 6, a może i 7. Mi się wydaje, że w 2013 ją kupiłem. Właśnie my też mamy Q-Smarta. O, Basia i Piotrek. No widzicie? No to ej, no to nie gadaj. Kierownica za 500 to nie jest sobie jakaś niefirmowa. No jak? 500 to już trzeba wydać. A lepiej mieć nowego Q-Smarta niż jakąś używkę G27, która się może gdzieś tam kiedyś rozpaść, nie? Będziemy walić w niego. Nie będziemy walić w niego. Damy radę. Ale było blisko, zobaczcie. Już tak się rozpędzam, jak normalnie bym jechał. Siema, Mateusz Tomaszewski. Siema. O, 270 do farminga. Właśnie, Zeus. Dobrze, że powiedziałeś. No bo fajnie się w farmingu śmiga na 270 stopniach. Bo ja wiem, kiedyś z Mabaxu trochę pogrywałem tam u nich na serwerach, to też kurde, na 200 chyba 70 zmniejszałem promień skrętów kierownicy. I całkiem fajnie się grało.
Ja tam maklałem, tą kierownicą maklałem, a to oni, ty weź zmniejsz ten promień skrętu na 270 chyba. No patrzcie, co się dzieje. No nic, nie da rady, to było hamowanie, nie będę jechał 5 na godzinę przed każdym skrzyżowaniem, ej. Ale my daliśmy 160, bo gościu kupił ją synowi, ale mu się nie spodoba. I dobrze, że mu się nie spodziewała. Nie spodobała. Idę popcorn zrobić. Eurocom oszty. I bardzo dobrze, że mu się nie spodobała. Przynajmniej macie kierownicę wartą 500 za 160 zł. I prawidłowo. Ale musicie przyznać, Basia i Piotrek, nie? Że się lepiej na kierownicy ogólnie fajnie się gra, co? Inne odczucia są. Ja pamiętam, ja pierwszą kupiłem jakąś Trust. Ale to nie miało nic wspólnego z Trustmaster czy coś, to był jakiś trust czy coś. Na takiej gumie, nie wiem ile ona miała stopni, nawet nie ile ona mogła mieć tam stopni. Jak ja to przyniosłem, pamiętam wtedy, ja tam z kumplem mieszkałem, to kumpel tak ze mnie bekę wykręcił, mówi, coś ty se za gówno kupił. Ale ja byłem tak podniecony nią, tego nie szło ustawić w ogóle. Instrukcji do tego w ogóle nie było. W internecie o instrukcjach, jak ja kliknąłem do internetu, to wyskoczyło mi zapomnij. Ale grałem na tym, ona dzisiaj leży gdzieś w domu, mój syn czasami tam, czy teraz już nie, ale kiedyś tam na niej próbował pogrywać i no sam mówi, że lepiej kierownica, ale ona działała, wiecie, gorzej niż myszka, bo trochę się przekrzywiło i ta kierownica się skręcała, jak klawiatura prawie. Ale człowiek był tak podjarany, no ale wtedy się wkurzyłem, po jakimś czasie kupiłem sobie tą G27 z Webhali, pamiętam, ona mnie kosztowała, dzięki za słupka, ona mnie kosztowała wtedy... Nie pamiętam, ale coś około 1100 zł wtedy, to było z 6-7 lat temu chyba. Ja ją tu kupiłem, w przeliczeniu tak tylko wam mówię, to tam nie jest ważne ile ona kosztowała. Jak ja ją podłączyłem, to ja myślałem, że to będzie po prostu normalnie orgazmus. Jak ja ją podłączyłem, jak ja zrobiłem pierwsze kilometry trasy, jak ja zobaczyłem, że ja ją ruszam, ten force feedback tu działa, wjadę na krawężnik, ona tu tyk, 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 tyk. Mówię, ja ci kręcę, te biegi, no dzisiaj to już w ogóle nie zmieniam biegów. Ostatnio grałem tam na jakimś live'ie, zrobiłem manualną skrzynię, ale tak to już na automacie jeżdżę, bo mi się nie chce. Ale no to było coś pięknego, no to są naprawdę niezapomniane chwile i wtedy właśnie dużo się też jeździło, bardzo dużo się jeździło. Zobaczę na czat, brak zachowania bezpiecznej prędkości. Tak jest, Aditir, zgadzam się z tobą, moja wina, moja bardzo wielka wina. Kółko ładowania, Bartek, miałeś ciągle. Oj, wiesz o tym, Danielu, że ja się nie upominam, żebyś się przywitał, jestem od początku. Witek, no wiem, ja już cię widziałem wcześniej tu. Przejść z klawiatury na kierownicę? No, było ciężko. Szybko, po to bardzo szybko idzie. Apollo Monte Carlo WRC pogrywałem. Zabawa fajna, ale miałem kiedyś okazję przejechać się na G29. Trustmastera. Ja też bym wybrał Trustmastera. Ciężarówkę Ural do farminga. Jest co kręcić kierownicą. Jakub Sybiga, juchu. Trustmastera. No, ja od kiedy widziałem, jak Bochur miał tego Trustmastera, TGT chyba, no mi się ona tak spodobała. Ona mi cały czas siedzi w głowie, tylko mówię, po pierwsze, kasy na nią nie ma, a po drugie, po co, jeżeli G27 cały czas działa, nie? Ale mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że ja sobie kupię jakąś kierownicę lepszą od G27, niekoniecznie jakąś wykokszoną, ale mówię taki Trustmaster, a ta G27 będzie spakowana do swojego kartonika, który stoi w piwnicy na półce i po prostu sobie tam będzie leżała i może kiedyś, nie wiem, wnukom pokażę, na jakiej kierce kiedyś grałem, albo za 10 lat ją odpakuję, zobaczcie, co tu mam za skarb, nie? Bo sprzedać bym jej nie sprzedał, ani nie oddałbym raczej. Ja jestem taki dziwny, żebym ją chyba trzymał. To jest taki mój pierwszy tak naprawdę sprzęt dobry, który sobie kupiłem do sterowania, do kierowania, że tak powiem, w grach. I wolałbym ją sobie zatrzymać, nie? Naprawdę żadnych problemów. Jedyne anomalia, które z tą kierownicą mi się dzieją po tylu latach użytkowania, wiem, że ona nie była użytkowana hardkorowo, no bo ja ją użytkuję przeważnie tylko w Eurotracku, tam trochę pogrywałem wyścigówki jakieś,
Ale jedyne anomalia, słuchajcie, które się dzieją, to na przykład czasami podłączona do komputera i zasilacz cały czas jest podłączony praktycznie do prądu, ona się potrafi raptem, tak jakbym komputer włączył, ona się potrafi skalibrować. I nic się więcej nie dzieje, a komputer się w ogóle nie włącza. To jest jedyne, co się z nią czasami dzieje. Jak ustawić sobie ten pasek na górze ekranu? To musisz mieć Road Advisor, taki mod. Drugą kierę zostaw dla syna. Kamel, witam. A już się witaliśmy chyba. O, Pietron. Lucius. Lucius, napiszesz mi potem, co tam się zdziało, jo? Bo ja potem zapominam i nawet nie mam czasu sprawdzać, a czasami takie wiadomości dziwnej treści są ważne, bo... Także Road Advisor, ja nie wiem, czy tu w opisie link, w opisie streama jest, ale jak wpiszesz sobie Road Advisor, nawet chyba w warsztacie Steama on jest. Nie chcę ci skłamać. Nie szkoda zasilacza, jak cały czas podłączony? Seba, no... 7 lat. 7 lat. Ja wiem, że powinienem odłączać. Jak ja na przykład wychodzę gdzieś na dłużej albo wyjeżdżam, to ja wszystko odłączam od prądu, nie? Ale tak to jest cały czas podłączone. Ja wiem, że powinienem to wyłączać. Ale po prostu to cały czas jest tam podłączone do złodziejki i cały czas sobie tam... Tylko mówię, że czasami ona potrafi się skalibrować sama. Także jak ja nie gram w ETS-a, to ja po prostu USB mam z przodu do kierownicy i odłączam ją po prostu. No Kamel, bo chyba nikt tak nigdy nie odłącza. Oczywiście to ja też zawsze tam sapię do domowników moich, żeby wyciągali na przykład ładowarkę z gniazdka, jak nie ładują telefonu. No bo wiadomo, to cały czas prąd bierze z tego, co ja tak myślę. Nie jestem żadnym tam znawcą, ale no jeżeli coś jest podłączone do prądu, no to jakiś pobór prądu tam jest, nie? Natomiast no sam... Znowuż. I zobaczcie, jak poszedł. Aż mu zgasł. Wyjazdy to tak, że się wypina wszystko. Ja wtedy wszystko odłączam. Odłączam albo odłączam. Witam wszystkich serdecznie. Ufolutek. Golonka po bawarsku. Ufolutek, będziesz miał zakaz wchodzenia, tak? Będziesz mi tu wchodził i o golonce po bawarsku gadał. Chłopie. Coś te, gustku. Także dzisiaj widzicie, będą na pewno takie sytuacje, gdzie się gdzieś będę rozwalał, ale to jest moje prywatne wallo, słuchajcie. Prywatne wallo od RTA. I tu się mnie ktoś wcześniej pytał, czy ja mam Range T od RTA. Ja to Range T sobie ostatnio kupiłem chwilę, w sensie w grze. I powiem wam, dźwięk petarda, wygląd petarda. No jedyne, co mi się nie... Na przykład chciałem z Krzychem zagadać, żeby mi skina nałożył, ale mówię, wyjdzie 1.40, 1.41 kiedyś wyjdzie. Jeżeli znowuż będę czekał, to nie będę zmieniał co chwilę tych, mówię. Już ten firmowy ciągnik nie zostanie. Ja wiem, że dla Krzycha to jest bardzo ważne i ja uważam, że dla mnie też może być, jeżeli dla właściciela firmy jest ważne. Także RTA firmowe zostaje RTA firmowe z gry. Troszeczkę tam zmodowane, ale ja już też te mody powyłączałem. Co to się stanęło? Gdzie pomykasz? Klaudiusz 100, gdzie pomykam? Pomykam w dół Finlandii. 740 km jeszcze zostało. Przyszły tydzień to jest ostatni tydzień, w którym coś wpadnie i mam w planach pokazać wam Lumberjack Dynasty, mam w planach pokazać wam Farmers Dynasty, gdzie ostatnio sporo posiedziałem, dzisiaj posiedziałem, no, 3 godziny patrząc, obejrzałem sobie streama Bohuna. Czekaj, z czego to był stream Bohuna dzisiaj? Jesus Christ, mam dobrą pamięć, ale krótko. Jakiś stream sobie obejrzałem, na drugim monitorze miałem puszczony i tak sobie spoglądałem i sobie w farmie robiłem, mam wszystkie pola, no mam mnóstwo rzeczy, słuchajcie, zrobione. Także z Farmers Dynasty będzie najgrubszy zakup chyba w tej grze teraz. W Lamberze
Wujka najprawdopodobniej jeszcze nie spłacimy, ale też się trochę podziało. Chociaż w Lamberze mniej, wiadomo, mnie Farmers Dynasty wciągnęło ostatnio. No poza tym chciałbym jeszcze się przejechać po fikcyjnej raz, ale widzicie, no zobaczymy jak to wyjdzie, no bo to chyba, że będę, chyba że odcinki ponagrywam i będę wrzucał wam codziennie coś, bo zobaczę jak z czasem mi wyjdzie, bo z tym czasem to jest też, a to kiedyś sobie o tym pogadamy, bo jest naprawdę o czym gadać. Brzydkie kaczątko za TS-a. Masz same frosty, czy ja... te wszystkie dodatkowe kamel tam dałem. Tak, euro, tylko mi chodzi o to, że jak wyjdzie, to wiesz, ta Renatka znowuż nie będzie. Dobra, Silver Woman, trzymaj się. Szymon Rutkowski, siema, jak idzie spłata wujka. Nestor, ja ostatnio mało gram w Lambera, wiesz, więcej w Farmersa gram, bo no chcę kombajn kupić i... No zobaczycie, nie będę wam tu opowiadał, co się w Farmers dzieje, bo to nie o to chodzi, słuchajcie, żebym wam teraz mówił, co się w Farmers dzieje. Być może jutro coś wpadnie, być może nie. No wolałbym już jutro coś wrzucić, także może mi się jutro uda Farmersa chociaż odpalić. Bo jutro też mam już trochę zaplanowany. Jezus, jak ja tu nikogo dzisiaj... Oj, zobaczcie, chyba się poślizgnął trochę. Czekajcie, włączę awaryjne. Ale widzieliście, wybroniłem. Nikt nie zginął. Co to się zadziało tutaj? Ale tu dzisiaj po grubości będzie szło. Ale jest kisiel. Kisiel w gaciach był trochę. Się zestresowałem. No, kisiel w gaciach chyba, a nie ty, Eurocom, ty prawy, bo matko. No, takie dzisiaj akcje tu będą grube szły, bo ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony. Słuchajcie, ja zapominam, że mam taką fizykę. No to hamowanie, że mam takie, bo... Ale się trochę złamał skubany, ej, czyli... Peś na Slesko jest dzisiaj. Nie, ufolutek, nic nie jest zakazane, ufolutek. Na spokojnie, ja sobie żartuję. Bo zawsze jak tutaj na kanale zaczyna się temat żarcia, to wszyscy są głodni i większość narzeka, że przez to, że siedzą na streamie, już są głodni i zaraz będą jeść. Ja pamiętam chyba na tym 12-godzinnym streamie tak grubo było, żeśmy w końcu tak o żarciu zaczęli gadać, że tu takie już potrawy szły. Da się już pobrać Wintermod na multi? Pan Adriano, ja nie wiem, ale Wintermod na multi? A Wintermod na multi po prostu nie był włączany w panelu? Wiesz, jak wchodzisz z tego, co ja wiem, na multi, to tam masz, żeby zaktualizować grę tego i tam masz nawet Wintermod, że zaznaczasz, jeżeli już jest. Ja ci dokładnie nie powiem, bo ja tak bardzo rzadko gram na multi, że ja wiem, że to jakoś tak zawsze z automatu się działo, że mogłeś sobie wybrać w panelu. Halo, Eurocom. Szafka na łeb mi spadła. Nie, no spokojnie, nic mi na łeb nie spadło, tylko ja nie widzę tutaj jak idą te pasy. O, tu był pas, to teraz tu będzie kolejny pas, dobra. Mniej więcej jest. Dostałeś laga. O, póki co jakoś to śmiga dzisiaj już. Widzicie, pierwszy nieudany, ale no pierwszy, a drugi... ...80 na godzinę chyba mu starczy, nie? A pokaż no tam ten termosik w środku, to coś tak podejrzewanie nabiera, że tej herbatki nie ma, Seba. No Seba, musi być coś rozgrzewającego, ja w końcu z Rosji, z Murmańska jadę. Wiesz, w Murmańsku to bez herbatki z prądem się nie obejdzie, ze sztrumem. Zatrąbimy im. Tak się bawi właśnie. Ty dzisiaj na Anglii Eurocom też?
Eurokorn, Jezus. Eurocom, ja tu Eurocom cały czas. O, tu już jakieś paski widać przez ten śnieg trochę. To już się trochę lepiej jedzie. Ale trasa tak idzie, słuchajcie, 640 km. Godzina 18 już jest. Klakson fajny. No Michu, no tu się postarali. Jedzenia to za jakiś czas będę mieć zakaz pisania o ciastach na jednym z kanałów, którzy wszyscy znają. Bez reklamy oczywiście. A po aktualizacji ludzie chodzą po wodzie i pod mapką, tylko głowa staje. Okej. Okay. Chodzi o pasy, Eurocom. Normalnie jakie... A, chodzi o pasy. Dobra, tu już będziemy powoli wyhamowywać zestaw. Zmniejszyłem sobie jeszcze, słuchajcie, czułość tego trackera. Oj, niepotrzebnie zjeżdżałem tu. No patrzcie, 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 patrzcie. Jeszcze biegami by trochę dohamował, nie? Jo, tak by biegi manualnie miał, to by biegami trochę schodził, ale... Tu lecimy ładnie. Dźwięki kierunkowe. No powiem ci, ja nie wiem, czy to ma z Volvem coś wspólnego. Teraz nie mam czasu ogólnie, bo tam przyjeżdża do nas taki gościu fajnym Volvem. Kiedyś wstawiałem go na swojego fanpage'a. Poszedłbym sobie z nim do kabiny, żeby go odpalił, wiesz, żeby włączył kierunkowskaz. Bo gościowi się podobało to, że ja zdjęcia ogólnie robiłem i mówiłem mu, że na swoją grupę na Facebooka wstawię. Jemu się to strasznie podobało, no ale czasu tak nie ma, żeby wyjść. No sorry, no już nie mam 15 lat, żeby iść do gościa i tam się nawet z nim chcieć przejechać, nie? Już tak nawet wiecie. Pasja pasją, no ale jak niektórzy mogą z boku popatrzeć, ty... Hop oszalał normalnie. Siema Piotr Wałbrzych. Hamulcem na czepy, ty mi powiedz, tylko czekaj. Dobra, N-ka. Dobra, N-ką. Mam przy N-ce go wpisane. Faktycznie tutaj hamulec naczepowy może pomagać. Teraz cisnę sam naczepowy. O. I od razu hamuję. Pięknie. W sumie Eurocorn masz rację, bo ja po to sobie ustawiałem na klawiaturze. Fajnie by było mieć. Kiedyś sobie zrobię te. Jeden dings do kierunkowskazów, a drugi dings do hamulca naczepowego. Tak jak powinien być. Bodajże z prawej strony chyba, nie? Przynajmniej tak wiem, Volvo miało z prawej strony dźwignię do hamulca naczepowego. Eurocom, co to było? Oh yeah. Oh yeah? No to był sup, oh yeah. To był sup, także... Supki, każdy sup to jest dla mnie takie oh yeah. Ten hamulec naczepowy to lepiej hamuje niż sam ciągnik, kurde. O, się wydupczył chłop. Pawulon! O, Pawulon! Witam ciebie! Będzie delikatny poślizg w podesłaniu tobie, bo się pospinałem i dodałem jeszcze jedną miejscowość. Dobra, dzięki Pawulon. Nie wiedziałem, nie wcale. Siema Kacper. No pytasz się, to myślałem, że nie wiesz. To dobrze, że w sumie Pawulon, ja dzisiaj sobie odpuściłem ją, bo... Znaczy, nie, Jezus, Pawulon, to nie z tobą, to Bówek, sorry. Pawulon to przecież inna bajka. No, zorientowałem się na Francji. A, chodzi tobie o ten, o hamulec naczepowy, tak? Mogliby dodać opcję przegrzania hamulców. No mogliby dodać opcję przegrzania hamulców. Myślę, że to jest do zrobienia, gdyby im się tylko chciało. Ja co prawda nie mam żadnych informacji, czy żadnej takiej, wiecie, wiedzy, żeby móc powiedzieć, kiedy te hamulce powinny się grzać. No ale oni chyba jak testują, no to mogliby wyciągnąć skądś, przy jakim hamowaniu te hamulce już się zaczynają grzać, gdzieś tam z góry jak się zjeżdża. No i wtedy mogliby coś z tym pokombinować, nie? No ale wiemy jak jest, słuchajcie. Dużo rzeczy,
można było zrobić. Ja będę zawsze wracał do tych pilotów, których już mamy na tych specjalnych zleceniach. Ja dalej myślę, że takiego pilota moglibyśmy mieć przed nami, jeżeli byśmy gabaret ciągnęli, nie tylko wyznaczoną trasą. Tylko ten pilot by jechał trasą, którą my mamy jechać, która nam się zaczęła wyświetlać, tą, którą nam podaje. I jakbyśmy go zgubili, to byśmy go zgubili. To on by nas tam gdzieś znalazł, albo by się zrespawnował przed nami za jakiś czas. No, ale fakt faktem, że piloci są. Czekajcie. Jest niskie ciśnienie, to nie narzekam, bo mam wyłączone. Okej. No, ustawień jest za dużo. Widzę, że śnieżny puch spadł. Tak, spadł. Dobry wieczór, Kacper. Ja nie mam pilotów na specjalnych ładunkach, Zeus. No coś ty. A masz ten mod pewnie, że wyłącza ci pilotów. Mod albo komenda. Słuchajcie, że mi nie zależy zbytnio na tym, żeby ten ładunek dojechał o czasie, to my sobie zrobimy czas. O, my sobie i tak tutaj staniemy. Zrobimy sobie 8 rano. O, i mamy śnieg. Ma ktoś realistic brutal weather? Unforgiving? Co wieziesz, pokażesz? No limits mocy, to jeden mod bez pilotów. A, siemka mordo, co mnie ominęło? Survivalowcy.pl mordo. A co cię ominęło? Trochę streama cię ominęło, parę wypadków moich mnie cię ominęło. A teraz cię ominęło to, że mi powietrze uciekło. Paliwa jeszcze mamy sporo, ma chyba duże kotły. A ile on ma w ogóle, bo to za kabiną to jest też na sprężone powietrze, ale tam jest też na dodatkowe tanki chyba, nie? Diagnostyka. 1600 litrów ja mam. Dobra. Także teraz sobie pojedziemy w prawdziwym śniegu. Widzicie, niby jest 8 rano, a jest dalej ciemno. Jest dobrze, że on stanął, bo bym w niego dupnął normalnie. Ale trzeba przyznać, że ten mod zimowy naprawdę robi tą zimową taką aurę fajną. Naprawdę to wygląda jak zima. Pamiętacie mody Satana na zimę? Też pięknie to robił, nie? Szczególiki dodawał, bałwanki jakieś, ozdoby świecące, kurde, w miastach. Farmers Dynasty, a ty? Survivalowcy. Farmers Dynasty ja gram do dzisiaj. A czy pan Adriano, na pewno musisz go najpierw chyba pobrać, jak w tym panelu, jak włączasz multi, to ci wyskakuje tam, gdzie robisz wszystkie aktualizacje tego moda całego. Do modu na śnieg. Znaczy ja ci powiem, ja nie będę na nim cały czas jeździł. Nie wiem nawet, czy ja sobie go firmowym tym włączę. Zobaczę, może sobie włączę, a może sobie tylko ten Frosty Winter, delikatne, wiesz, białe, te po bokach sobie włączę. Bo ja długo nie potrafię grać na modzie zimowym. Powulon. Myślę, że będzie warto sobie poczekać. Tak się ze wszystkimi terenami nie wyrobię. Świąteczne resztę info. Spoko, Powulon, bez stresu. Dlaczego mi mody na pogodę nie działają? Bladego pojęcia nie mam. Myślałem, że to multik. Nie, Winter Weather Mod to coś okropnego. Chyba rekord osób na live'ie. Czemu rekord osób na live'ie? 100 osób tak jest czasami już, często na Eurotracku 100 osób przychodzi. Dlaczego Kacper rekord?
mój GTX 1650 100 stopni dostał, no to moja 980 Ti to na Eurotracku tak ma 75-77 stopni potrafi dostać. Na Eurotracku najwyższą temperaturę ona trzyma. Farmers Dynasty też potrafi skoczyć trochę, nie wiadomo dlaczego, czasami tylko, ale... Ale wiadomo, no to karta już ma swoje lata, ona powinna być wyczyszczona. DJ Sebix, dzięki za suba. Ona powinna już być wyczyszczona, ta karta, powinienem ją rozebrać. Ale jakoś tak, wiecie, powinienem wtedy kupić, jak się nazywają, te takie... Wiecie, o co chodzi, te... nie przekaźniki ciepła, topiki, czy jak to się tam nazywa. To się jakoś tak fachowo nazywa, te takie gąbeczki, gumeczki, nie wiem co to tam jest. Bo te na pewno już są spróchniałe od tej temperatury, powinienem to wymienić. Ale kurde, nie mam do tego głowy, nie mam do tego czasu, nie chce mi się, nie umiem, zarobiony jestem, powiem wam. Poza tym im mniej grzebiesz, tym mniej się psuje, moim zdaniem. Ja raz grzebałem i procesor z płytą wymieniałem, o, nawet mi się zrymowało. Co tu się dzieje? Odkąd jestem u ciebie na streamach, to było jakieś 40-60. Kopytka z gulaszem, czarne raki, lecę. Siemasz, Artur Serafim, witam. Termopady. No przecież Artur mówiłem. Artur, no przecież mówiłem. Winter Weather Mod. Termopady. ETS-2. To spoko chodzi. Nie chodzić chodzi spoko, tylko chodzi o to, że temperaturę mi teraz... Od dłuższego czasu już na karcie mam wyższą temperaturę, widzę. Procesor już mam na 3 wentylatory, chłodzenie wodne wymienione, bo miałem na jeden. To już takie było stare i też tam czasami trochę harczało, także wymieniłem na 3. Chyba Corsara jakiegoś, ale... No karta graficzna jednak, no już... swoje latka ma. Jakie są dźwięki do Lolwo? Do Lolwo? To Lolwo to jest Lolwo z RTA. Na dole w opisie masz link do grupy RTA i tam możesz sobie takie Volvo zakupić, bądź inną ciężarówkę zakupić, jeżeli chcesz. A jeżeli jesteś ode mnie z kanału i chciałbyś to kupić trochę taniej, to możemy to pomyśleć. Mogę coś tam szepnąć, może by ci jakiś rabacik na święta dali. Ale nie obiecuję, bo może powiedzą, Daniel, idź stąd po prostu, powiedzą. Ale być może coś by się udało załatwić. Bo chłopaki są bardzo, bardzo tacy ugodowi. Jak ktoś by chciał kupić mod, a będzie ode mnie z kanału, to myślę, że jakiś rabacik da się radę załatwić. Dandy Fan. No i Lucius Ross. Lucius, tu mi też podeślesz tego Dandy Fana. Dandy Fan. Gdzie jeździsz? Gdzie ja jeżdżę? Ale chodzi ci o firmę wirtualną? To jeżdżę w MTD Stencil. Rabacik 100%. No nie, Seba, no takich rabacików nie ma. No to już jest cięcie w ogóle wszelkich kosztów. No bez przesady. No chłopaki coś muszą zarobić. Słuchajcie, ja ostatnio tam post ktoś napisał u nich na Facebooku, na grupie, no na naszej grupie, na grupie RTA można powiedzieć, tam wszyscy, którzy do tej grupy mają jakieś mody, czy ogólnie chcą do tej grupy należeć, to przeważnie są akceptowani. Ale ktoś napisał taką fajną przypowiastkę, taką fajną prawdę, że, bo to nie chodzi właśnie, no mi się to podoba, że to nie było napisane tylko do Polaków, bo my zawsze narzekamy, że my jesteśmy takim narodem, gówno, prawda. To jest napisane do ludzi, którzy kupują mody RTA, kupują jakiś cały pakiet za $50. I potem wymagają tych aktualizacji, wiecie, bo niektórzy tam naprawdę pyskaci są na tych forach, na tej stronie i tam naprawdę wymagają, że zapłacili tego. I gościu tam wszystko ładnie wyszczególnił, ile kosztuje taki model, ile kosztują dźwięki do robienia do niego, ile interior, no wszystko wymienił. I to nie chodzi o to, że płacimy i mamy zamknąć się, bo żeśmy zapłacili mało, tylko chodzi o to, że tak naprawdę wtedy ci, którzy już kupili, nie szanują tych, którzy to sprzedali. Oczywiście to musi działać w dwie strony, to musi być zrównoważone takie, wiecie, szanowanie się. Ale chodzi o to, że no, tak naprawdę oni mają naprawdę bardzo tanie te mody. No nie będę tutaj mówił, jaki ja mod nabyłem ostatnio,
No ale no nie będę tu hejtował, bo to nie o to chodzi, ani nie będę mówił, o, bo mi się nie podoba. No ale kurde blade, no, jeżeli ktoś narzeka, że mody RTA tną, no to tamten mod, no to by sobie wrzucił, a no droższy od modu RTA i no kurde blade, no spadek FPS-u przynajmniej u mnie na kompie jest naprawdę masakryczny. Dandy Fan, no to już Dandy Fan tutaj widzę coś poleciał. Martysia. Co za Martysia? A co tu Dandy Fan przyszedł jakiś? Ile dałeś za te Volvo? Za te... Ja nic ogólnie nie daję za te modyfikacje, bo ja je mam za darmo. Wszystkie mody od RTA. Filip, no na pewno na dole jest RTA moc. Jest taki link. Na pewno na dole chyba jeszcze pod wspieraczami jest. Na pewno jest. Ja sprawdzałem przed streamem, czy jest. Brązowym medalistą w lotach narciarskich. Fiasto 26P. Siema. Brązowym medalistą, wujek Karmel. Okej, nie? Przywileje. Adrian Polska. Jakie przywileje? Nie przywileje. Oni się kiedyś sami do mnie odezwali. Ja kupiłem od nich, pamiętam, Renchti, jak byłem jeszcze w FVT. To kupiłem od nich Renchti. I po Renchti kupiłem jeszcze jakiś jeden model potem, a wtedy oni się do mnie odezwali i oni mi dali mnóstwo, naprawdę mnóstwo modeli, mnóstwo modów, które ja rozdałem widzom. Dali mi po to, żebym na streamach po prostu rozdał. I ja mam, jak zobaczycie w historii moich streamów, na miniaturkach nawet kolega mi robił, że są konkursy RTA i ja tam sobie po prostu... Ludzie mi się wpisywali na Facebooku bodajże, ja ich spisywałem na karteczkę, miałem miseczkę i z tej miseczki losowałem, słuchajcie. Także te mody, które ja mam, to są totalnie za darmo, te nie były dla widzów. Ja dostałem po prostu wszystkie, miałem dostać najpierw te, które kupiłem i jakieś tam jeszcze, a potem zacząłem wszystkie dostawać regularnie na te. Zresztą ja tam na stronie RTA nawet już jestem jako ich, można powiedzieć, nie tyle, że tester, ale... Taki, wiecie, medialna reklama, bo tam 3 albo 4 filmy moje są z modów RTA. Myślę, że jeszcze jakiś film by się przydało nagrać, żeby oni tam wstawili, żeby wszystkie ich modele były, ale jakoś nigdy nie miałem czasu, żeby się za to zabrać. Tak tylko napisałem dla śmiechu, Adrian. Ja wiem, Adrian, Eurocom. Ja nie popieram chamstwa. Wiele osób po takim postu od razu nas pomyśli, że to jest skierowane do nas, bo kogoś obraziliśmy. Filip, no ale o co chodzi na tej ich stronie? Filip, na tej ich stronie wchodzisz sobie, u góry masz zakładkę Track and Trailers chyba, bądź Shop i tam sobie wchodzisz w tą zakładkę. Ja kiedyś pokazywałem nawet, muszę w poradnikach to dać, a nie ma tego w poradnikach czasami? Tam jeszcze w poradnikach było jak zaktualizować starym systemem ten mod, jak jeszcze nie było Megi. Hamuluj tą naczepą, hamuluj! I trochę uderzył, ale nie bardzo. Hamulowałem. Naprawdę hamulowałem, możecie mi wierzyć. Także tam masz i tam masz wszystkie ceny, tam masz ceny pakietów, jeżeli byś chciał. Masz, które ciężarówki są już na jaką wersję. Tam nawet naczepy jakieś są. No jest tego trochę, no. Nie polecam nigdy w ten sposób, że kupujcie, bo ja nic z tego nie mam, to, że wy kupujecie, jacyś moi widzowie kupują. Był kiedyś nawet taki pomysł, że wszyscy, którzy kupią mod i podadzą jakiś tam mój kod, to z tych pieniędzy, które RTA dostanie, ja dostanę jakiś procent, ale to nigdy... To nigdy nie zadziałało i szczerze wam powiem, że wcale mnie to nie bawiło, żeby coś takiego było. Będzie Nextrasa? Nie, będziemy kończyć niedługo. Fajna strona, pozdrawiam. Jedź panie te 60 i nic się nie stanie. Bardzo się za pomocą winę, ale trafiłem na miłego admina i sprawa się wyjaśniła. No Mateusz, ja się spodziewam, że tam było trochę twojej winy. Ważne, że zadziałało. Czasami jak ludzie są tu ode mnie z kanału, mają jakiś problem, to też staram się pomóc, aczkolwiek mam takiego jednego widza, który kupił jakieś modele z kolegą. I
kupił ten model z jednego maila, nie wiem, nie pamiętam nawet jak to była historia, zapłacił z drugiego maila i zawsze jest problem, słuchajcie, mu pomóc. Za każdym razem, ja już w ogóle się nie odzywam, jak on do mnie pisze, bo już mu kiedyś napisałem, że po prostu ma sobie tą sprawę sam z nimi załatwić. No bo ja im podałem kiedyś takiego maila, potem on mi napisał, słuchaj, ale to był inny mail, bo myśmy zapłacili, zmienili coś tam. Także słuchajcie, pamiętajcie, jak kupujecie taką modyfikację, nawet jeżeli składacie się na nią z kumplem, to kupujecie z tego samego maila, płacicie z tego samego maila, żeby nie było potem problemów, bo to jest 5 razy taka robota, szukać was, sprawdzać. No ode mnie z kanału jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś ten model sprzedał, bo bym wiedział. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś ode mnie z kanału był taki, żeby sprzedał bądź gdzieś udostępnił. Jeszcze nie było takiej osoby i się bardzo cieszę, a trochę ludzi pokupowało. No to Eurocorn, to mi się nie podobało trochę. Oni tak sami z tym wyszli, że coś takiego chcą zrobić, ale ja nawet dałem wtedy ogłoszenie chyba szybko na moim Facebooku, bo on mi tam pisał po angielsku i ja też nie załapałem. Ja dałem, że każdy, kto z mojego kanału kupi, to ma zniżkę, a on do mnie zaraz, nie, to tak nie ma działać, my ci przyślemy jakieś kody i ci, którzy kupią z twojego kanału, to oni płacą normalnie, a ty będziesz miał z tego pieniądze. I tak, no to nie jest w moim stylu tak trochę. Wiem, że ogólnie tak się robi, tak się powinno robić, nie? Ale to tak nie było w moim stylu, żeby tam... Oni nie mają drogich tych ciężarówek, a mówię jeszcze, ja będę z tego kasę brał. Mi wystarczy, że ja mam wszystkie ich modele, chociaż teraz już bardzo mało ich używam. Hamuluj, Dendy, hamuluj! Wyłączymy sobie już światło, będziemy sobie tak jechać na pozycjach praktycznie. No puść tam mnie, puść mnie tym swoim golfem. Co tu jest? A powiem, jak używało ci radyjka na Trackers MP? Chyba X-em. No ale czy ETS-2 jest lepsze od Bus Simulator? Wiktor, lepsze? No czy jest lepsze? No to jest inna gra. Eurocom, spoko, eko, Eurocorn, euro... Nie ta emotka miała być. Baraba, siena. Siema Danielu, jak tam ci mija dzień, Janusz? Janusz Długopolski, kolego mój, ty sympatyczny. Jak ja się cieszę, że ty tu jesteś. Widzisz, Mateusz, z tobą był kiedyś taki problem, że chyba nawet ty też, nie wiem, czy miałeś bana, czy coś, tu po prostu nie wchodziłeś przez jakiś czas, ale widzisz, ogarnąłeś temat, dlatego ja wiem, że ja tobie mogę pomóc, jak potrzebujesz, ale jest tu taka osoba, która już ostatnio, już nie wiadomo pod jakim nickiem skopiowanym z wujka Bohuna, bo on tam ma tego swojego Barabasza, to Volvo, i ten gościu tu był jako Bulwiasty, przepraszam. Nawet sobie do swojego nika Bulwiasty dał. No i coś mi tam wysmarował jakieś, wiecie, znowuż pod jakimś filmem, jakieś tam, jak to się mówi, gorzkie żale. Chyba mu się nie spodobało, że widziałem ten kawałek, kiedy Bohun nawet tam mówił, że on mu się mailowo się wymienili, no i tam na mój temat, że mu wytłumaczył, no, masakra trochę. Także wiesz, są osoby, które po prostu no, nie zasługują na to, żeby na tym kanale być i no, nie wiem, czy się zakochał chłopak, czy co, nie wiem, bo wchodzi dalej, no. Jakby mnie ktoś gdzieś nie chciał, to po prostu nie łaził, nie? Dźwięk CB radia na multi, zawsze. Filip, siemanko, Dandy Fan pisał... Dandy Fan pisał... Ja nie wiem, Wiktor. Chyba wiem, o kim mówisz. Deprawy. Barabasz to Merc. A, Merc Barabasz, tak? Nie, tu było Bulwiasty. Tu było Bulwiasty. On tam w niku sobie Bulwiasty dodał jeszcze coś. I tam jakieś gorzkie żale znowuż. No po prostu nie mogę zrozumieć typa. Ale beka, to jest Volvo z RTA. To jest Volvo z RTA, tak. To było to auto, gdzie my się poznali. Janusz, ty tak nie pisz. Ty jesteś facet, ja jestem facet. Nie możesz pisać, że myśmy się poznali w tym Volvo, chłopie.
To nie brzmi dobrze. Powiem ci, to nie brzmi dobrze. Ja wiem, że dzisiaj już jest takie, wiesz, gdzie już miękko do tych spraw podchodzi, o tym się mówi, ale niech to będzie nasza tajemnica, chłopie. Tym bardziej, że ty masz żonę i dziecko, to chłopie, niech to będzie nasza tajemnica. Takiego wiernego widzę, że się pozbył. No Seba, no czasami trzeba, no. A miałem taki jeden dzień, słuchajcie. Miałem taki jeden dzień, że już chciałem, mówię, a dobra, tam mówię, nie? Tam chodzi się, żali, płacze, mówię, na tych streamach u tego biednego wujka, nie? Mówię, odblokuję go. I jakoś to było, że tam dwa dni później coś gdzieś wchodzę, coś przeczytałem, czy coś usłyszałem. Mówię, o, szty w mordę, nie, nie, nie. Mówię, Dandy, nie miękni. Barabasz, ja ci dam zaraz tutaj, będziesz mi swęskim. Wilken Landshor, du. Nie, nie będę ci mówił Wilken Landshor, jo. Teraz jesteśmy na Finlandii, słuchaj. Jesteśmy na Finlandii, ale drogi takie same, o, jak się na Karskronę jedzie. Te zwężki z jednej strony dwa, z drugiej strony jeden. A my sobie jedziemy tu koło tej Iwa Skili i jedziemy sobie do Lovisy. Oj, 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 oj. Zobacz, co ten mi tu pisze. Tak, jeżdżę na promoc. Tak, Bruno, no, kiedyś żeśmy te tunele objechali już. Teraz się wydało, czemu zerkasz na tą kanapę z tyłu. Tak jest. Te tunele żeśmy objechali na jednym streamie, gdzie był gościu, który miał ksywę chyba Mercedes. Znaczy, część jego ksywy to był jakiś Mercedes. Nie jakiś, tylko Mercedes. I gościu nas tak pięknie poprowadził przez te tunele, że normalnie wszyscy byli w szoku. Pięknie nas poprowadził. Ale masakra te tunele, coś pięknego, zrobione naprawdę... przekozacko zrobione. Pozdrowisz mojego tatę Sławka, fan moto? No mogę pozdrowić twojego tatę Sławka, pozdrawiam. Także coś pięknego te tunele, naprawdę. Ja już teraz nie pamiętam, gdzie one dokładnie były, ja zawsze zapominam tej miejscówki. Musimy, kurczę, jechać, bo która to już jest godzina? 18:30. Barabasz, sluta snela. My tu, panie, mówimy polskim językiem, a nie jakimś, wiesz. Także te tunele bardzo miło wspominam. To był jeden albo dwa streamy, żeśmy mieli, żeśmy wtedy na Multiku jechali. To było, no dla mnie to było, nie, to jest niezapomniane przeżycie. Trochę nas tam jechało, trochę żeśmy się pogubili, ale było fajnie, naprawdę było fajnie, było przyjemnie. Naprawdę było przyjemnie. Kiedyś bymy to powtórzyli, nie, panie? Może kiedyś. No, ale zimowa aura całkiem spoko. Także ja sobie Multika ustawię na następną sobotę. Na pewno już zimę sobie włączę. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Będziemy mogli przynajmniej trochę porównać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej zadymy. Że będzie spoko. Powiedzcie mi tylko, kto siedział w Volvo. Czy Volvo ma takie kierunkowskazy? Takie piszczki? Kamil, witam ponownie. Barabasz, jeździł ciężarówką prawdziwą? Ja? Jeździł. A już ta zima? No właśnie, nie wiem, Mateusz. Nie ma takich. No właśnie, ambasador. No mi coś tutaj... Mówię, ja nie miałem czasu nagrać z RTA z Petką. 359 bodajże.
No ale powiem wam, te dźwięki z Peterbilda od RTA, no po prostu katastrofa, no katastrofa. Tym się nie da jechać. Naprawdę, ja się załamałem, jak ja zobaczyłem wszystkie ciężarówki na 1,39, pobrałem Peterbilda i pobrałem... O, już myślałem, że paliwa zabrakło. I pobrałem sobie chyba Kenwortha K100. Jak ja usłyszałem dźwięki, no mówię, no nie no. To są niby jakieś dźwięki testowe na razie, ale... Patrz tak tu. Jak tu pięknie. Cudownie. Kurde, przydałby się jakiś hard track, nie? Żeby przez zamarznięte jezioro jeździć. Według kamerek GoPro z jazdy Volvo to nie. Okej. Okay. Ktoś wie, kiedy na mapie dostanę mod na zimę w końcu? Chyba nikt jeszcze tego nie wie. Ma takie, bo śmigam Volvo, Zeus. A to się pomyliłem. Nie, inne są. W Szwecji, bo ja trochę pobujałem 25-metrowymi zestawami, barabasz. O! Daniel, ty jedziesz na święta do Polski? Tak, Janusz. Dokładnie ci nie powiem, chyba jadę 21 chyba. Lecę, chciałem powiedzieć. Płynę promem. Także jedziemy samochodem do Polski. Pierwszy raz będzie... Będzie coś niespotykanego dla mnie, to o czym zawsze marzyłem, że razem sobie z rodzinką, z częścią niestety rodziny, bo już moja dwójka dorosłych dzieci jest w Polsce, ale pojedziemy sobie do Polski, a potem wrócimy z powrotem razem. Coś pięknego. Można powiedzieć z domu do domu. Kenwortha 100 jest ok, mam go w ATS. Ale nie, 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 Zeus, chodzi mi o tego od RTA Kenwortha 108 chyba. Czy K200 ja sobie pobrałem? No jeden z nich dźwięki, po prostu wszystkie ciężarówki prawie mają takie same dźwięki. Maciek, siema! Chciałem powiedzieć Maciur. Maciek, siema, sorry Maciek. Nie wiem dlaczego Maciur tak mi się wzięło. VGS, Maciek. Ten mod na zimę nie działa na multi. Nie, no na multi nie będzie działał. Ja tylko myślałem, że już jest dostępny ten mod na multi. Ktoś mi napisał, a to kto pisał wcześniej, że ten sam mod jest na multi? Ale to pewnie ten sam mod, ale że teraz jeszcze go nie ma. A co uważasz bardziej za swój dom? Polskę czy Szwecję? Dzięki, ambasador. Mateusz, bardzo prosta odpowiedź jest na to pytanie. Zawsze będę uważał Polskę za swój dom. To, że ja zawsze mówię, że tutaj mi jest lepiej teraz, bo jeżeli chodzi o to, że lepiej mi się tutaj pracuje, trochę łatwiej mi się tutaj ogólnie ogarnąć niż w Polsce zawsze, bo jak ja to mówię, chociaż ja się przeważnie czepiam, ale że w Polsce nie musisz szukać problemów, one ciebie same znajdą. Natomiast no zawsze Polska będzie moim domem. Nigdy nie, tak, nie byłem, nigdy nie będę, nie jestem i nigdy nie będę Szwedem. Nigdy nie będę mówił tak jak oni, myślał tak jak oni, co jest ważniejsze moim zdaniem niż mówienie. Nigdy nie będziemy myśleć inaczej, zawsze będziemy myśleć jak Polacy. No, można w pewien sposób próbować się dostosować, ale zawsze jest jakaś bariera już w myśleniu, na przykład w podejściu. No, ja już to widzę po samej pracy na przykład. Nigdy nie będę się czuł jak Szwed, wcale nie chcę. Nie chcę, ja uważam, że my jesteśmy, pewnie oni by tak uważali na moim miejscu też, ja uważam, że my jesteśmy tacy wewnętrznie troszeczkę bardziej, że tak powiem, przystosowani do różnych sytuacji. Nie wiem jak te młodsze roczniki, ale też mi się wydaje tak, patrząc na przykład po moim synu, to jak to się mówi, my jesteśmy tacy, co sobie w życiu radę damy, a oni tak niekoniecznie, nie? To co dla nich jest problemem, to my się z tego śmiejemy na przykład. Także, ale mówię, no dom dla mnie zawsze będzie w Polsce, no. Zawsze wracam do siebie. Co prawda tu ja wracam też do siebie, ja to też zawsze powtarzam, ale w Polsce to jest tak, wracam typowo do siebie, no. Tego się nie da zmienić chyba, już u mnie się nie da. Czemu w krajach, które nie należą do UE, są wyższe zarobki niż w krajach członkowskich?
Nie powiem ci tego, bo się nad tym nawet nie zastanawiałem się nad tym nigdy, wiesz? Pisze ten 16, kupuje ETS później, to są od strony pół roku, czyli obecnie na TMP można śmigać na modzie na jesień, z tego co wiem. Siema Dandy, witam po długiej przerwie. Radek Ćwiek, witam. Witam kolejnego subskrybera. Skąd, dokąd jedziesz aktualnie? Sebranger. Jadę teraz, jestem na Finlandii i jadę do takiej miejscowości, która się nazywa Loviisa. Tak, mój drogi, Loviisa. Nie wiem, co to znaczy, ale Loviisa, tak przynajmniej jest napisane. No patrzcie, nie wjechałem na jego pas, może tak nie za bardzo, a on mi tutaj hamuluje. O, kto tutaj? Barabasz. Tu masz rację, wiem po sobie, idealny układ, wychować się w Polsce, poznać tą katorgę i wyjechać. Nie katorgę, Barabasz też. To nie katorgę, to w ten sposób nie mów. Nie mów katorgę. Fajnie jest w Polsce inny styl wychowania był. Jest. Ale no, jest to na pewno, kurde, ciężko gadać na takie tematy, powiem wam, bo to z tymi tematami to jest tak trochę ciężko, bo nie każdy się zgodzi i czasami ktoś może uważać, że o, ten świruje pawiana. To nie jest tak, że ja tu przyjechałem i ja od razu miałem wszystko sobie ogarnięte, mi to zajęło bardzo dużo czasu. A jeszcze duże rzeczy trzeba ogarnąć. A są ludzie, którzy się ogarniają w ciągu roku, dwóch lat, słuchajcie, w taki sposób, że pomyślicie, że czasami, kurde, wydaje wam się, że oni już tu są 20 lat, a oni po roku, po dwóch są tak ogarnięci, że... Ale no, widać bardzo dużą różnicę, no. Podejście nasze polskie, podejście tu ich. Ja teraz pracuję typowo w szwedzkiej firmie, także widzę, chociaż to jest też piekarnia, ale widzę samo podejście do pracownika, wiecie. Ja pracowałem w Szwecji, w polskich piekarniach. Ostatnio, kto tam pamięta, jakiś mój film, gdzie opowiadałem, jak to było. Nie pamiętam, który to już film był. Ale to opowiadałem, jak tu się pracuje w polskich, takich typowo polskich piekarniach. No to jest po prostu, to polski system tam jest, no. Oni się jakoś tu nie muszą szybko wszyscy dorobić w ciągu roku, dwóch, domu na takiej piekarni, dobrego samochodu, a człowiekowi najlepiej, żeby jeszcze człowiek im zapłacił, że u nich pracuje. No to jest troszeczkę inne podejście. Zobaczcie, i znowuż przejechałem, mam nadzieję, że ja tu... Czekajcie, ja spróbuję tu jakiś myk walnąć. Spróbuję tu walnąć taki myk, którego wyście jeszcze... Wasze oczy nie widziały jeszcze. Ja tu spróbuję zawrócić. Przytulę się tu i spróbuję tu zawrócić. Ej, to będzie manewr teraz. Manewr życia. Aj, ta naczepa, skrętne kółka. Ja też zainwestowałem wiele lat, żeby tutaj zaistnieć w firmie jako jedyny obcokrajowy. No to nie jest takie hopę siupę, jak ja to mówię. Każdemu się wydaje, że to jest wszystko takie fajne, proste. Nie no, chyba nie dam rady tutaj, słuchajcie, nie będziemy się wygłupiać, dobra. Chyba dam radę, tak, nie? Cyk. Dobra. No właśnie, Zeus, widzisz, to jest takie podejście. Jak dasz, czy jak dajesz? No daję sobie radę. Powiedziałem, że muszę z nim zacząć grać i gram. Jeszcze zmieniłem trochę ustawienia i powiem ci, że całkiem fajnie mi się już się do niego przyzwyczaiłem w miarę. Co prawda jeszcze go czasami wyłączam, jak tutaj na czat patrzę, ale już też nie tak często jak kiedyś. Czy lubią nas Polaków? A czy ja się spotykam z takim, wiecie, że szanują nas, to już nie jest tak jak kiedyś. Bardzo szanują też budowlańców na przykład, bardzo chwalą w Linköping budowlańców. Zresztą ja się tu nie spotkałem z żadnym na przykład takim typowym Januszem budowlanki, który chodzi nawalony po robocie, nie?
nie ma czegoś takiego, nie widziałem tego. Już jak jadą do domu, to tam często się w samolocie jeszcze kiedyś widziało, a tam na promie to normalne, że tam sobie ludzie, to nie musi być z budowlanki, żeby się nachlał. Ale szanują nas, no wiedzą, że wiedzą, jak my potrafimy pracować i przynajmniej w mojej firmie tego nie wykorzystują. Chociaż mogliby, ale no nie wykorzystują tego. Po prostu jest system szwedzki i koniec. I nie wychodzi się poza jakieś tam, wiecie, poza jakieś standardy. Nie ma, wiecie, dymania jednego, bo on potrafi zrobić trzy razy więcej niż ten drugi. Nie ma czegoś takiego. Jest to doceniane, ale nie jest to wykorzystywane. Zobaczymy, jak to wygląda. Mam dość, mam nadzieję, że w nowym roku już tego wirusa nie będzie. Zeus na pewno się skończy. Tak, Barabasz, tu się z tobą muszę zgodzić. Tylko oni już mentalnie są tak też nauczeni, że po prostu oni mają swoje, na przykład tam taki ten swój lunch, gdzie oni muszą sobie odpocząć, gdzie oni mają tą godzinę w pracy. No sorry, ja jestem jeszcze taka stara polska szkoła, że ja wolę na przykład, zresztą ja zawsze lubiłem sobie podczas roboty zjeść kanapkę czy coś. A oni na przykład sobie siedzą godzinę, je jedną kanapkę, pije jakąś tam kawę i godzinę siedzi w telefonie. No, dla mnie to jest zmarnowany czas. To ja się tak pogadałem sobie kiedyś, bo to wiecie, na początku to było tak, no, że przerwa ma być, bo musi być wpisana i tyle. No to ja mówię, że ale słuchajcie, ja tej przerwy nie chcę, dla mnie to jest strata czasu. No to szef mi powiedział, że tam te twoje 10-15 minut, jak ty usiądziesz, to się nic nie stanie, nie musisz tego w ogóle wpisywać, a normalnie do domu będziesz wychodził, bo, no bo ty i tak twoją robotę zrobisz, to co ty zrobisz, no to drugi będzie musiał poświęcić swoją całą przerwę, żeby chociaż spróbować cię dogonić. No i na tym to stanęło i do dzisiaj tak jest, także ja sobie tam nie odliczam 15 minut, jak sobie usiądę, zjem, czy tam chce mi się chwilę odpocząć, mam słabszy dzień, to se chcę odpocząć, no. Ale oni właśnie tak mają, oni są tak zaprogramowani trochę, ale z drugiej strony, no dlatego oni na emeryturze jeszcze cieszą się życiem, a my na emeryturze to już, kurde, chodzimy, pyle żeremy i nie wiadomo co jeszcze, nie? Trzymaj się, Janusz. Pozdrów Biankę. Kolejny świetny live. No dzięki, Artur. No taki normalny. Czekajcie, bo się zaraz wywalę. O, już chyba jesteśmy. 16 kilometrów. Dlatego mówię, wychować w Polsce i wyjechać. A, Barabasz, w ten sposób. Tak, to ja cię, to sorry. To ja cię trochę źle zinterpretowałem. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Tylko, że teraz już, kurde, w Polsce też już tak nie uczą tej roboty jak kiedyś. Ja nie będę tutaj absolutnie negował, jak uczą, ale no to już nie jest ta sama szkoła, co kiedyś. Wycieraczki jak włączycie? Nie wiem, jak się włączało. P? P na klawiaturze się chyba włączało. Przynajmniej u mnie się tak włącza. 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 Dobra, czekajcie, ja będę uciekał. Dzięki za dziś do nas. Trzymaj się, Mirek. Trzymaj się. Fajnie, że byłeś. My mieliśmy w budowlance Wieśka. Były górnik, nie robił przerwy, zawsze w gotowości. Jakby trzeba było uciekać, mieliśmy tylko problem przez niego, bo jeden robi, a reszta nie. Rozumiem twoje podejście, ale że przerwa to twoja... Nestor, Polak, Polaka, by wyszedł. Tak, tak, Nestor, zgadza się. Masz swobodę. Dzięki, pan Rogalik. Tak, inaczej to mamy poukładane. Trzymaj się. A, Kamil się żegna. To w Szwecji mają godzinę przerwy w pracy? Tak, Seba. Oni mają taki swój, tutaj jest między 11 a 13. To jest ten ich lunch time. I godzinę czasu, to jeszcze też wiadomo, no. W takiej piekarni, jak ja robię na przykład, to jak w dzień żeśmy pracowali, to były takie dziewczyny, no gdzie szefostwu się to nie podobało. Ona, nieważne czy była robota czy nie, ona zebrała godzinę przerwy i koniec. No i to im się tak zbytnie nie podobało, ale musieli to przełknąć, no bo po prostu, ona szła sobie odpocząć i tyle. Ja rozumiem tu, Mateusz, co ty piszesz, że to jest moja przerwa, ale uwierz mi, że przy tym tempie pracy dla mnie, czekajcie, bo znowuż walnę, dobrze, ten naczepowy mam. Przy tym tempie pracy, które ja mam, to naprawdę, jeżeli ja sobie podczas pracy coś tam kawkę piję, czy coś tam sobie zjem,
To naprawdę, uwierz mi, że to nie jest żadne kozaczenie, ale ja tej przerwy naprawdę nie potrzebuję. Tak, Barabasz, ja to też już słyszałem, że to już nie działa tak wszędzie, nie? No, staję na tym znaczniku i co? A może ja już mam się tam bezpośrednio podjechać? Już jest ten znacznik, bo ja mam ustawiony chyba... ja mam ustawione automatycznie. To my sobie z tej strony i będziemy cofać do tyłu. A w ciągu takiej godziny przerwy można sobie czytać książki? Ty możesz sobie wyjść w ogóle z pracy, Piotrek. Fajna traska była, fajna Chanel była. No, Basia, no to tak niestety. No bo trzeba się dogadywać. Ja uważam, że trzeba gadać, trzeba się dogadywać. Jak się nie dogadujesz, to potem możesz mieć pretensje tylko do samego siebie. Dobra, cofamy do tyłu, moi drodzy. Robimy to, co Daniele lubią najbardziej, czyli cofamy do tyłu. Czekajcie, ja tutaj sobie tak podjadę. Teraz wyłączę sobie tego trackera, bo on mnie nerwi, ja tu muszę mieć... nie mam trackera. Mój brat jak pierwszy raz pojechał do pracy w Edynburgu, no i ktoś mu ogarnął pracę i robił z Polakami. No Nestor, ja też swego czasu pracowałem. Czekajcie, jak tam to wygląda? Czy ja tu mogę skręcać? Czekajcie, ja idę zobaczyć. Ej, ale ty masz iść, nie polecieć sobie latawcem. Zobaczę, jak ona mi tu idzie, ta naczepa. Już się będę się tu prostował. Nie, ja powiedziałem, z żadnymi już więcej, żadna polska firma. Wiem, że są fajne polskie firmy, ale ja powiedziałem, żadna polska firma, żadna polska piekarnia, nikt mnie nie namówi. Chociażby nie wiem, co robili, chociażby tam płacili zależenie, nie ma opcji. Nie, trackier, moim zdaniem, wiesz, ja tu muszę się obracać, wtedy on mi się tam jakoś powoli no, nie będę narzekał. Kiepski obraz? Liść? Coś ty. Zeus, pracuje w Tesco, to wiemy. Poza tym jeszcze nie wydał zgody na sprzedaż. A teraz pojechał drugi raz i jest bardzo zadowolony, założył sobie firmę. No i pewnie, i tak trzeba. A teraz czekajcie, okna nie mam otwartego. Teraz trackera sobie włączę. Szczerze wam powiem, o tam, dobra, tam jest to, dobra. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, 1 złoty. A jak chcę kupić z portfelu Steam, to jak to zrobić? Bo nie mam żadnej funkcji, że tak można. To trudne pytanie mi zadajesz. Najpierw musisz doładować sobie pieniądze do portfela Steam. Ale co chcesz kupić z portfela Steam? Chcesz kupić sobie Eurotracka czy co? Jak chcesz kupić Eurotracka z portfela Steam, no to musisz mieć najpierw portfel Steam doładowany. Dobrze, ja tam jadę do tyłu, czy nie? Dopali się to zielone tam? Chyba się nie zapali, jeszcze muszę bliżej tu podjechać. Co mi tu? Hamulce mi tu świrują, pafiana? O, hamulce. Ja u Polaka w Szwecji raz... No Barabasz, ja miałem to szczęście pracować... Znaczy, szef był zarąbisty.
Basia pewnie mam spokój. Szef był zarąbisty w tej polskiej piekarni, w której ja tam pracowałem. Naprawdę szef był spoko. Widać, że było się z gościem można dogadać, ale no pracownik niestety zniszczony. Chcę kupić ETS-2. Jak nie mam doładowanego, to dlatego nie mam tej opcji. No spróbuj doładować sobie portfel i wtedy no, musi Mikołaj, być. Mikołaj, 1 złoty. Chcę kupić ETS-2, a jak nie mam doładowanego, to dlatego nie mam tej opcji. A jak doładuję, będzie git. No wydaje mi się, że tak, jak doładujesz sobie portfel na Steamie, to powinno być git. Co ja tutaj nie mogę... Nie mogę cofnąć? A ja za daleko chyba cofam. No zobaczcie, tutaj tylko taki kawałeczek jest. A to mi 2 razy już wyskakiwało, a ja czekam, patrzcie. Patrzcie, to w ten sposób tutaj działa. Że to na chwilę się zapali, patrzcie. Cyk. I teraz hamulec, cyk. Odłączam naczepę. Na Steamie tu Piotrek pisze, da się płacić blikiem. To blikiem spróbuj. To będzie git malina na Steamie. 350 tysięcy dostałem. Zobaczcie, jaki hajs. Continue. Dobra. Basie, i mam spokój od dziewczyny w Tesco. Także ja myślę, że jakbyś miał doładowane sobie konto, to by dało radę płacić. A to musisz w ustawieniach zobaczyć. Może w ustawieniach to trzeba włączyć. Powiem ci, to są rzeczy, które ja tak dawno temu robiłem. Że ja już nie pamiętam po prostu. 8, zrobimy sobie 10 godzinę, będzie trochę jaśniej. O! Czy mamy tu jakiś warsztat? Tej Lowisie. Oj, tu warsztatów to nie budiet, panie. Kristinka, siemanko. Czekajcie, F7, cyk, cyk, cyk. Przeniesiemy się do warsztatu, musimy nasze Volvo naprawić. Nestor, nie, niestety, teraz już nie będzie jeszcze jednej trasy. Teraz muszę sobie po pierwsze naprawić ciężarówkę, a po drugie muszę ją przystosować, zrobić z niej normalny ciągnior, czyli 4x2 RTA trailer, tak, zmienimy sobie. Silniczek sobie damy 460, bo starczy. Skrzynia niech zostanie. Wnętrze niech zostanie. Kolor sobie damy. Co my tu mamy? To jest fajne takie polskie malowanie, można by powiedzieć. Jakiś Brian Yerdl. Brink nie, Van Damme nie. Feren Schotter jakiś nie. Ivart nie. Performance Edition może być. Tutaj tylko ten zderzak musimy sobie zrobić. Sobie tak raz, dwa go zobaczymy malowany. O, jest rejestracja mojej renówki. Ej, hello. Dobra, jeszcze tutaj sobie tylko zrobimy malowane. Tutaj sobie, czekajcie, gdzie są te? Paint, już jest malowane. Pięknie to wygląda. Ten tu Globetrotter Performance Edition. Tu beacons, to nie. Te walniemy. Tewek. To usuwamy. Czekajcie, jeszcze tu coś było. Lightbar. To też nie. Kiedyś tu był taki fajny. Czy do tej zimy są potrzebne? Nie. Szanel, dziękuję również. Święty Mikołaj. A może wezmę, że nie będę doładowywał, tylko że jak będę kupował ETS-2, to wejdę w to, co się kod wpisuje.
Święty Mikołaj. No ale to musisz mieć kod, żeby go wpisać. A może wezmę, że nie będę doładowywał, tylko że jak będę kupował EDS2, to wejdę w to, co się kod wpisuje. Ale to musisz mieć kod, żeby wpisać, słuchaj, to tak nie działa. Troszeczkę trudne pytania zadajesz. To tak trochę, jakbyś troszeczkę nie ogarynał. W Brink jeździłem, dawne czasy. Barabasz, a gdzie ty jeździsz w Szwecji, jeżeli mi możesz powiedzieć? Skąd ty tu jesteś? Jeżeli oczywiście możesz mi powiedzieć. Performance Edition, zatwierdź. Paweł Siemandero. Dobra, teraz zobaczymy, jak on wygląda. Święty Mikołaj, musisz doładować Steam i kupić grę i dostaniesz kod. No właśnie, Zeus. O, bardzo dobrze, Zeus. No, Zeus ogarnął bardziej ode mnie. Dobra. Czekajcie, czy ja mogę to... A teraz nie mogę tego zrobić. Ale jak zrobię to, to zrobię zdjęcie i wam pokażę ten szkieletal trailer, bo musiałbym to pobrać, a teraz to już mi za długo czasu zajmie, a już jest 19. Skone, oj, oj. A no to jak masz już kod, no to wchodzisz... Poczekaj. Ja ci pokażę. Święty Mikołaj, 1 złoty. Ale ja mam kod już. Zobacz, Święty Mikołaj, przechwytywanie. Teraz zobacz. Wchodzisz sobie gry i tu masz aktywuj... Co tu jest? Aktywuj produkt na Steam. I tu masz dalej. Zgadzam się i tu wpisujesz klucz produktu. Jak chcesz coś takiego zrobić, to masz tutaj w grach aktywuj produkt na Steam. A tutaj jest wykorzystaj kod zasilenia portfela Steam. To nie wiem, do czego to jest. Kod portfela, a to mnie też nie interesuje. Weź sobie aktywuj produkt na Steam i tu klikniesz dalej. Zgadzasz się i tu sobie wpiszesz klucz produktu. Tu masz nawet podane, jak wyglądają klucze produktu. 3 różne są, zobacz. I tylko to wklikniesz dalej i gra się ściąga. Skone i okolice, czy jak, Paweł? Bo Skone oni tak fajnie mówią, nie? Tak już trochę... I gra się ściąga, słuchaj, i wszystko będzie zrobione tak, jak potrzebujesz. Można utworzyć własny folder do gier Steam. Dzięki za subka, dzięki bardzo. Także słuchajcie, tak to wygląda. Z tym na razie nie będziemy dziadem walczyli, bo na dzisiaj to by już tyle było. Draxis.pl, czy cię kojarzę? Nie, nie za bardzo. Krystynka, dokładnie tak, tak samo jest w przypadku DLC. No właśnie. Siema Agrobryski, Basia i Piotrek, dzięki za miło spędzony. Ja też dziękuję wszystkim za bardzo miło spędzony czas. Słuchajcie, no 100 osób i my kończymy streama, 99 osób. No, dzisiaj bardzo dobry, ładny wolwiak, tak. Także słuchajcie, jeżeli byłby ktoś chętny na zakupienie gry od RTA, to nic nie obiecuję, ale jeżeli do mnie napiszecie, ja znajdę czas, to może załatwię wam jakiś rabat, ale nie obiecuję, postaram się, o. A znając chłopaków z RTA, to myślę, że się coś da uszczypnąć na święta. Także dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie za dziś. Paweł, skąd bierzesz mody? To są modyfikacje od RTA wszystkie. Do następnego. Trzymajcie się na razie. Hejeczka.